Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Chwila. Witaj, Wenzel. Jak się masz? Dobrze, chłopcze. Dziękuję, że pytasz. Jestem jeszcze w dobrej formie. Choć służę królowi już od ponad 40 lat. No właśnie, zacznijmy tutaj od rozmowy z... z tym typem. Rzeczywiście zapomniałam, jak ma na imię. Matko Boska. Zaćmienie na początek odcinka. Bardzo nam się tutaj przyda rozmowa z nim. Dzięki temu będziemy mogli się nauczyć pływać i nurkować, więc będziemy mogli też zrobić inne zadania. O rozkazie to za chwilę. Wypytajmy go o parę rzeczy. Możesz mi coś powiedzieć o alchemiku? A co tu opowiadać, Rolandzie? Nic konkretnego o nim nie wiadomo. Czyżbyś go nigdy nie widział? Spotkałem się z nim. Teraz, gdy o tym wspomniałeś, to przypomniałem sobie, że pewnego razu widziałem go. Szukał w lesie ziół. To dziwne. Zawsze sądziłem, że zioła przynoszą mu inni. No tak. Dlatego i ja bardzo się zdziwiłem. Co zrobił, kiedy cię zobaczył? O, bardzo się przestraszył. Wymamrotał coś pod nosem i pośpiesznie się oddalił. To było kilka lat temu. Kiedy to znowu było? Wtedy nasz stary komendant, Lord Sintram, już nie przebywał na zamku. Jego miejsce zajął Margot. To było jakieś 7 lub 8 lat temu. A może kilka lat temu. Ach, nasz stary dobry Lord Sintram, to był naprawdę bardzo zdolny oficer. A przy okazji, między innymi zadbał o znaczne wzmocnienie naszego systemu obronnego. Jeśli mam być dokładny. Jeśli mam być szczery, to bardziej interesuje mnie alchemik, niż Lord Sintram. No dobrze. Ale czekaj. Teraz, gdy mówimy o alchemiku Sejanie, to coś sobie przypomniałem. Zamieniam się w słuch. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Sejana w lesie, miałem dziwne odczucie, jakbym go znał już wcześniej. Jak to? Widziałeś go wcześniej? Gdzie i kiedy? Tego nie wiem. Przez lata dręczyła mnie myśl, gdzie wcześniej widziałem tę twarz. Ale i tak nie potrafię sobie przypomnieć. Przykro mi. I jego imię nic mi nie mówi. Tylko jedną rzecz, choć to dziwne, wiem na pewno. Co? To, że wcześniej on nie był alchemikiem. Nie pytaj, skąd to wiem, bo sam tego nie wiem. Ale coś mi w nim nie pasowało, coś z nim nie było tak. Nie chciałbyś odejść w stan spoczynku? Co? W stan spoczynku? Sądzisz, że już nie potrafię radzić sobie ze swoimi obowiązkami? Wcale nie. Nie to miałem na myśli. Tak. A cóż takiego miałeś na myśli? To proste. Przez wiele lat służyłeś królowi. Przyszła pora, abyś w końcu pomyślał o sobie. Pomyślał o sobie. I czym, według ciebie, miałbym się zajmować? Siedzieć w fotelu i leniuchować? Dlaczego nie? Co w tym złego? Powiem ci, co w tym złego. Nie mam najmniejszej ochoty, aby spisano mnie na straty. Uspokój się. Doskonale wiesz, że nie chciałem ciebie obrażać. Wybacz mi, chłopcze. Nie chciałem wpadać w złość. Ale za każdym razem, kiedy zadają mi takie pytanie, ogarnia mnie smutek. Dopóki służę, jestem komuś potrzebny. A potem co? Spiszą mnie na straty i zapomną. Więc nie, Roland. Dopóki mam jeszcze siły, nie mam zamiaru iść w odstawkę. No cóż, Wenzel, ty decydujesz. Ale na twoim miejscu, porządnie bym się zastanowił. Być może masz rację. Wy, młodzi ludzie, mimo wszystko nie traktujecie mnie na serio. Moja wiedza i doświadczenie nikogo już nie interesują. A Herbert ostatnio powiedział, że denerwuje go moja bezsensowna gadanina i powinienem wreszcie zniknąć. Ech, może naprawdę powinienem to zrobić. Ej, weź się w garść, Wenzel. Jestem pewny, że pozostali wcale tak nie myślą. A Herbert? We łbie ma tylko sieczkę. Nie przejmuj się jego słowami. Dziękuję, że chcesz mnie pocieszyć, Roland. Ale dobrze wiesz, że mam rację. Nie rozmawiajmy już o tym. Opowiedz mi coś o swoim życiu. Co? Roland, naprawdę jesteś tym zainteresowany? Oczywiście. I to bardzo. Powiedz, czy cały czas byłeś na wyspie? Tak. Co więcej, mój ojciec i dziadek także pełnili służbę na Etechanos. Dlatego nikt nie był zdziwiony, kiedy za młodu wstąpiłem na służbę do wojska. W tym czasie, komendantem na Etechanos był Lord Sintram. Bardzo zdolny oficer. Między innymi zadbał o znaczne wzmocnienie naszego systemu obronnego. Jeśli mam być dokładny.
To wszystko bardzo interesujące, Wenzel, ale na takie szczegóły nie mam teraz czasu. Jak rozumiem, to wiele widziałeś za młodu. Tak, Roland. Były też ciężkie dni, zwłaszcza na początku II wojny myrtańsko-arabskiej. Naprawdę. Brałeś w niej udział. Oczywiście. Tu miała miejsce kluczowa bitwa morska tej wojny i byłem w nią bezpośrednio zaangażowany. A w tym czasie, czerwona kopalnia wciąż była czynna i przez jakiś czas pracowałem tam jako kopacz. I wtedy zobaczyłem tajemniczego króla szczurów. Chłopcze, mówię ci. To dopiero było przeżycie. A może opowiedzieć ci o starej bibliotece magów ognia? Też bardzo ciekawa historia. Ach, stare dobre czasy. Ale najsmutniejsze jest to, że nikogo te moje historie teraz nie interesują. Ile razy słyszałem, jak młodzi ludzie szepczą za moimi plecami. Przypuszczam, że oni nie wierzą w ani jedno moje słowo. I chyba tak jest. Kiedy człowiek się starzeje, większość przestaje traktować go poważnie. Mam pecha, że jestem ostatnim ze starej gwardii. Inni, którzy mogliby potwierdzić moje słowa, już dawno nie żyją. Ale nieważne, czy mi wierzą, czy nie. Mówię tylko prawdę. Dynouz mi świadkiem. Mam przekazać ci rozkaz od Marboda. Co? Od Marboda. Już od kilku lat nie otrzymywałem od niego żadnych poleceń. Czego on właściwie chce? Chce, żebyś strzegł wejścia do czerwonej kopalni. A to ci dopiero. Nie sądziłem, że kiedykolwiek od Marboda doczekam się jakiegoś ważnego zlecenia. A wiesz dlaczego? Bo jesteś najbardziej doświadczonym zbrojnym na zamku. Nic dziwnego, że Marbot całkowicie ci ufa. Naprawdę. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Nigdy bym nie pomyślał. No cóż, teraz widzisz, że wcale nie uważają ciebie za bezużytecznego, jak się obawiałeś. Masz rację. Skoro powierzono mi tak ważne zadanie, to ewidentnie mają o mnie dobre zdanie. To jak mogę przekazać Marbodowi, że przyjmujesz stanowisko? Oczywiście. Natychmiast wyruszam w drogę. Przy okazji możesz sprawdzić, czy w kopalni zostało jeszcze złoto. Dobra myśl. Na pewno to sprawdzę. To do zobaczenia. Chwila. No dobra, czyli widzę, że musimy wątek niestety pociągnąć trochę dalej. To wiecie co, zanim to zrobimy, to zajmiemy się zadaniem, które czeka na nas w samym środku obozu. Przy naszym łóżku konkretniej. Była tam właśnie karteczka z napisem ostrzeżenie. I myślę, że tym możemy się zająć w takim razie na samym początku. Żeby, wiecie, było jednak coś zrobione, fajnego, przydatnego i tak dalej. Aha, ja już zebrałam tą kartkę, ale jej nie przeczytaliśmy chyba. Albo mi się tylko wydaje. Ostrzeżenie. Tak jest. Witaj, Rolandzie. Najpierw robisz wątpliwą, błyskawiczną karierę, a potem chcesz stąd wyparować. Powiedz Marbodowi, że nie zamierzasz nająć się u lorda Baldwina. Jeśli z tego nie zrezygnujesz, to rozrzucimy w zamku kilkanaście notatek, z których nie będziesz zadowolony. Ostrzegamy cię ostatni raz. Tu jest pierwsza notatka. Szkalująca notatka numer 3. Roland to osioł. No i tych notatek jest zdecydowanie więcej, więc naszym zadaniem jest się rozejrzeć po całym garnizonie. Łącznie z dworem również. Więc sprawdzamy te notatki szkalujące nas. Mamy. Roland to oferma. Super, naprawdę. Zarąbiście. Tutaj nie ma notatki. Nie ma. Dobra, na górze nie będzie. To może najpierw chodźmy tutaj, w tę stronę. Tu jest kolejna notateczka. Nic tego nie zmieni. Roland to głupi łajdak, który do wszystkich ciągle się podlizuje, bo nic poza tym nie umie. Bardzo ładna rymowaneczka. Świetna wręcz bym powiedziała. Tam jest kartka, z tego co widzę. O, Oliver tutaj jest w ogóle. Dobra, nie mogę z tobą gadać. Z Raimundem nie potrzebujemy dyskutować chwilowo. Dobra, no to idziemy sprawdzać dalej. Trzeba wejść wyżej. Zobaczymy tutaj, czy coś jest. Nie ma. No to idziemy dalej. Możliwe, że u kucharza też coś zostawili. Nie. Nie ma tutaj nic z tego typu. Musimy porozmawiać z inną osobą, żeby nam się odpaliły te questy odnośnie pływania i wszystkiego tego typu.
Kolejna szkalująca nas notatka. Ach, Rolandzie, jesteś jedyny w swoim rodzaju, kto jeszcze jest tak leniwy jak ty. W ogóle to jest Herbrand, mogę już z nim pogadać? Trzymam się od tego z daleka. Nie. Czy musimy zrobić dla Bruna jeszcze wartę nocną, zanim Herbrand da nam questa? Nie wiem, ty mi powiedz. Tu jest pokój Marboda. Ale tutaj oczywiście nie będzie, chyba że mogę mu coś powiedzieć może? Odtąd czerwona kopalnia będzie strzeżona. Doskonale. Oto niewielka nagroda dla ciebie, żołnierzu. No i dobra, fajnie. To teraz tak, tutaj na górze jest Sejan, ale tam też tej szkalującej notatki raczej nie będzie. To możemy iść już na drugą stronę, tak jakby tutaj garnizonu. Kurde, jeszcze niżej powinnam zejść. Super, tutaj konkretniej, ładnie. Chodźmy więc na dół. I teraz tak, tutaj na dole jest jedna. 11 konkretniej. Roland to próżniak. Tu na dole też jest. 10. Rolandzie, radzimy ci po dobroci. Jeśli nas nie posłuchasz, to wkrótce będziesz skończony. Dobra, u Marboda, czy jest jakaś notka? Chyba nie ma bezpośrednio u niego zostawionej. Ale tu gdzieś była chyba. Nie, tutaj nie ma notatki. A to mi się wydawało chyba. Tu jest ten kluczyk. Tutaj nie ma u Kowala. Tu jest jeszcze jedna, 9. Och, Rolandzie, Rolandzie, ty odważny bohaterze i wielki człowieku, łowco szczurów, goblinów i wilków, czym ty się chwalisz? Bo to, co robisz, każdy tutaj to potrafi, to nic nadzwyczajnego. Nawet kulawa babcia może więcej zrobić, a ty jesteś zwykłym mięczakiem. Miło, naprawdę miło, fajnie. Najpierw przejdziemy sobie dołem, a potem też górą. No, tu jest też na beczce właśnie, 8. Cymbał, tępy głupek, Roland to matoł. Dobra, czy ja już zrobiłam kółeczko? Nie wiem, ale tu jest 7. Roland, ty podły Lizusie. Na beczce gdzieś jedna powinna być notatka. A to zebrałam ją chyba. Tu się jeszcze możemy przejść. Bo tu gdzieś też były notki pozostawiane. Pamiętam. Coś tam pamiętam, coś mi dzwoni, ale nie wiem w którym kościele. Ha. Tutaj są rzeczy. Tu nie ma, tu jest Walter. To wejdźmy jeszcze tu na górę. I przebiegnijmy się tędy jeszcze. Być może uda nam się coś jeszcze zauważyć. Tu jest kolejna. 11. Roland to głupek. Mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5. Nie mamy 6. Mamy 7, 8, 9, 10, 11. Jedną gdzieś musiałam pominąć. To niedobrze, bo nie wiem za bardzo gdzie. Tu nie byłam. To możliwe, że tutaj będzie. Na górze na przykład. Tak jest, coś widzę. Możemy tutaj też... A to tutaj Teodor jest, czyli tutaj nasz ten, Kowal sobie przebywa. Tam jest coś do zebrania. Tylko tam nie mogę wejść. Ej, no co jest? Przecież tam się powinno dać wejść. No, gościu,
Chyba, że... Tędy? No nie. Tu jest szósta. Mamy chyba wszystkie. Głupek, głupi tempa, Groland jest głupkiem. Sprawdźmy. Aha, może znów na moim łóżku będzie ostatnia. Fajnie. Jak już tu jestem, to ukradnijmy co nasze. Prawo, 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 lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. 55 sztuk złota. Fajnie, chciałabym tu wejść. Świetnie. Strzała. I kuferek. Lewo, nie, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo. Okej, parę strzał. Jakby się tam dostać? Na pewno nie tak. Okej, jeszcze raz. No nie odpuszczę sobie, bo tam jest jakaś mikstura stała na 1000%. Nie chcę tam cheatami wchodzić, bo sami widzieliście, że da się tam wejść normalnie. Ja pierdzielę, no. Super. Ty, eliksir siły tu był. Ale jaja. Nie znalazłam go za pierwszym razem, jak grałam, bo nie miałam lokatorka. Super. Czyli to zadanie żart jest w dobrym miejscu. Idziemy w takim razie poszukać ostatniej kartki na nasz temat. No, planowałam ci zrobić inne zadanie, no ale nie można mieć wszystkiego. Niech żyje król. Mamy chyba. Sprawdźmy tę notatkę. Roland, który na służbie jest zawsze taki zmęczony i znużony, raptem jako pierwszy został wyszkolony. Niektórzy rozsądni ludzie mogą się zastanawiać, jak to było możliwe. Roland, najbardziej leniwy z nas, nagle zaczął robić karierę. Żart. Znów znalazłem jedną z notatek, z której drwią ze mnie. Jak mam się dowiedzieć, kto jest ich autorem? Tylko ktoś z zamku może dowiedzieć. O tym lepiej nie rozmawiać z paladynami. Najlepiej o to zapytać naszego kucharza, naszego kowala i wszystkich znajomych mi ludzi. I pokazać im ostatnią notatkę. Jednak lepiej nie pytać Bruno, bo on powiadomi o tym Marboda, który z tego powodu można narobić szumu. Dobra, to może od Ralfa zaczniemy, co? Właśnie. Ktoś paskudnie żartował sobie ze mnie i napisał te kartki. Czy masz pomysł, kto może za tym stać? Nie mam. Wielka szkoda. Czy mógł to być jeden ze zbrojnych, czy nie? Tak, to całkiem prawdopodobne. Powiedz, co myślisz o historiach Wenzela? Pytasz poważnie. Oczywiście. No tak jak? Szczerze mówiąc, uważam, że wszystkie są ewidentnie przesadzone. Więc uważasz, że Wenzel zmyśla? No, można i tak powiedzieć. Może coś w nich jest prawdziwego, ale większa część jest wymyślona. Inni też tak uważają. Ale w odróżnieniu od Herberta i jeszcze kilku innych, nie popadamy w przesadę. Bo oni na ogół uważają, że Wenzel ma coś z głową nie tak. A Herbert w ogóle nie traktuje go poważnie. Ale fakt jest taki, że historia o starej bibliotece nie może być prawdziwa, ponieważ znam inną wersję. A także tunel w kopalni jest całkiem niedostępny. Jeśli tam tyle złota, to dlaczego zawalisko nie zostało usunięte? Albo posłuchać jego historii o królu szczurów. To przecież czysta bujda. Również nie wierzę w to, że gdzieś w pobliżu, na dnie morza, spoczywa syriański olej we wraku okrętu z zatopionej floty. Skąd w ogóle Wenzel o tym wie? Czy Arantczycy mogli go o tym poinformować na chwilę przed swoją śmiercią? Chyba nie, prawda? No dobra. Ja potrzebuję znaleźć Jonasa, tylko że on chyba w nocy ma służbę, no nie? Chociaż on coś mówił, że on wraca na noc jakby tutaj, z powrotem. Bo Jonas podobno może mi coś powiedzieć odnośnie tego żartu całego. Ha. Tylko, że Jonasa tutaj na razie nie ma. Siema. Czemu ty tutaj dalej stoisz? Podejrzane to jest trochę.
Jonas, 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 Jonas. Nie mam pojęcia, gdzie jest Jonas. Można by się było przespać. Bo to nie był Jonatan. Ale możemy spytać go w sumie. Ktoś paskudnie żartował sobie ze mnie i napisał te kartki. Czy masz pomysł, kto może za tym stać? Nie mam pojęcia. No, tak myślałam. Nie ma tutaj naprawdę nigdzie podpis... Tu jest kufer Jonasa, więc prześpijmy się do rana. On tutaj powinien spać, albo do południa. Nie ma go. To do świtu. Wynocha z mojego łóżka! A no właśnie, ktoś tu się... No tu jest Jonas. No właśnie, o ciebie mi chodziło. Siema. Czy kiedykolwiek widziałeś jedną z tych kartek? Tak. Wygląda na to, że ktoś stroi sobie z ciebie żarty. Czy masz jakiś pomysł, kto to może być? Kilka dni temu podsłuchałem dziwną rozmowę dwóch mężczyzn. Rozmawiali o kartkach, które mają być rozpowszechnione w zamku. Kim oni byli? Tego nie wiem. To było wieczorem na dziedzińcu zamku, a oni stali w ciemności. Czy rozpoznałbyś ich głosy? Niestety nie. Obaj mówili szeptem. Wielka szkoda. Usłyszałem jeszcze coś. Urząd Morski uwili się, że będą spotykać się co wieczór około północy przy drzewie na dziedzińcu. Może mógłbyś się tam ukryć i ich podsłuchać. Przy ścianie głównego budynku jest kilka skrzyń i beczek. Jest nawet pusta beczka, w której można się schować. Na twoim miejscu wlazłbym dziś do tej beczki i czekał, aż przyjdą. Dobry pomysł, Jonas. Podsłucham tych dwóch żartownisiów. W takim razie powodzenia. Mam nadzieję, że ich złapiesz. Dzięki. No to pięknie, to już wiemy właśnie, że śpimy do północy. Oni przychodzą około pierwszej z tego, co pamiętam, więc... Jak się prześpimy do północy i się przejdziemy na swobodnie pod beczki, to będzie dobrze. Także chodźmy. Zobaczymy, co mają do powiedzenia na ten temat. Chwała Inosowi. Na razie nikogo i tak nie widzę, więc... Więc no. Tutaj gdzieś były te beczki. Tu jest ta beczka. F10 zrobimy. Możemy wejść do tej beczki w sumie już teraz. Ale z tego co pamiętam, warto tutaj jeszcze chwilę postać i poczekać. Bo oni tak od razu sobie nie przyjdą. Dobra. To przejrzyjmy, co my tutaj mamy. Mam skórę gada. W ogóle trzeba powybijać resztę tych topielców z wyspy. Tak mi się teraz w sumie przypomniało. O, sakiewkę mam do otwarcia jeszcze jakąś pojedynczą. No dobra, fajnie. Musimy też sobie kupić nowe eliksiry do życia. Na pewno będzie mnie stać na jeden, no nie? Ale jak będziemy mieli też więcej innych rzeczy, to nas będzie też lepiej stać. Tak, fajnie. Jak stoimy z tym czasem w tej grze? No jest 30. Sobie możemy sobie przyspieszyć czas, będziemy ich widzieć, to się schowamy do beczki. Widzę, że idą. Także sobie posiedzimy, popatrzymy i posłuchamy, co mają do powiedzenia. A na końcu dostaną wpierdy. Dobra. Przyspieszmy może trochę czas. Ja nie wiem, czy nie muszę wyjść przypadkiem. Chyba nie. Mogę zrobić F10 w beczce? Nie mogę. Zróbmy zapis taki trochę, no, słaby.
Hej, ty. Czy ty nas podsłuchujesz? No, ja. Rób co chcesz. Skończyliśmy już naszą rozmowę. Odczep się, bo inaczej moja pięść wyląduje na twojej twarzy. Dobra, to nie miało tak być. No właśnie, tak mi się kojarzyło, że to nie ma tak wyglądać. Więc się wczytamy. A kiedy ja zrobiłam szybki zapis, chyba jak szli, no nie? No tak mniej więcej, więc poczekamy sobie jeszcze na nich. I przyspieszmy trochę czas. Fajnie, że mi dupę widać, nie? Dobra. Chciałabym coś widzieć z tej beczki. Oni tutaj gadają o nas, ale nie usłyszymy raczej zbyt wiele. Więc przyspieszymy po prostu. Zobaczymy, kiedy skończą pindolić. Powinien być wpis w dzienniku. I to będzie... Będzie dobrze wtedy. Tak mi się wydaje. No zależy mi, żeby to zadanie dzisiaj skończyć, więc... Oby się udało. A, dzień dobry. Teraz robimy zapis. Witam. Mam was. A niech to wiabli. Co to za bzdury? Nic nie powiem. Witam. Więc to ty za tym stoisz? O cholera. Co teraz zrobisz? Jeszcze nie wiem, muszę pomyśleć. W porządku. Rozgryzłeś nas. Ale nas to nie obchodzi. Słyszysz? To w ogóle nie ma dla nas znaczenia. Teraz zachowaj spokój. Chcę najpierw wiedzieć jedną rzecz. Po co to wszystko? Pewnie niczego się nie domyślasz, co? Nie, wcale nie. Po co ci to wiedzieć? I tak jesteś zbyt zajęty sobą. Może i tak. Jak się właściwie nazywacie? Nigdy nie miałem z wami do czynienia. Tak? Dlaczego miałbyś mieć z nami do czynienia? Do tej pory nasze nazwiska cię nie interesowały, ani nikogo innego. Ty jesteś tutaj głównym bohaterem, wokół którego wszystko się kręci, podczas gdy ludzie tacy jak Emigrek są zupełnie nieważni. Ale to powinno się zmienić. Chcemy też być w centrum uwagi. Poszło inaczej niż planowaliśmy, ale lepiej niż wcale. W końcu my też zasługujemy na poważne traktowanie. Nie jesteśmy tacy jak Heinz i Kunz. Więc chcesz być poważnie traktowany. Więc powiedz mi, jak masz na imię? Jestem Max, a to jest Moritz. Dobra, Max i Moritz. A dlaczego napisałeś te głupie kartki? Ponieważ tylko ty się liczysz. Wszystko kręci się wokół ciebie, a my jesteśmy tylko tłem. Co masz na myśli, mówiąc, że wszystko kręci się wokół mnie? No cóż, kto w krótkim czasie przeszedł szkolenie, które nam zajęłoby kilka lat? Kto jest nieustannie przeciążony zadaniami, jakby był wielkim bohaterem wysłanym przez Innosa? Ty, w końcu my też chcemy być ważni. Oj, zaraz się rozpłaczę. Tak, śmiej się z nas. Przynajmniej my mogliśmy pośmiać się z ciebie. To twoja wina. Dlaczego nigdy nie powiedziałeś Bruno, że chcesz zostać przeszkolony? Czy to my tego potrzebujemy? To oni powinni nas uprzejmie zapytać. No pewnie. Jeśli myślisz. Tak, tak właśnie myślę. To twoja sprawa. W każdym razie natychmiast przestań rozpowszechniać te swoje gryzemoły. A jeśli nie, to co? Wtedy będę musiał cię przekonać. Tak. Jestem ciekawy jak. Może byłbym gotów dać ci złoto. To musiałoby być duża kwota. Kilkaset sztuk złota nas nie zadowoli. Zgłoszę twoje zachowanie, Bruno. No i co? Zaprzeczamy wszystkiemu, a słowo dwóch ludzi waży więcej niż słowo jednego. Bruno odkryje prawdę na podstawie twojego charakteru pisma. Myślisz, że jesteśmy idiotami? Oczywiście zmieniliśmy charakter pisma. Witaj. Dobra, to jeszcze raz. Wolałbym wepcechanąć ci jedną sztukę złota do tyłka.
Co, chcesz z nami walczyć? Więc chodź tutaj. Czekam. Dobra, tylko że... Masakra będzie z dwoma naraz. Bezkryta. Czy dobra, temu jednemu nawet ładnie moje kryty weszły. Tamten się zablokował na szczęście. No, sobie wykrakałam to zablokowanie się. Serio? Ja pierdolę. Kiedyś nie miałam takich problemów, bo miałam obrażenia krytyczne. Jak trzeba. Jeszcze raz. Przeklikamy sobie rozmowę z panami. Nie chcę tak, bla 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 bla. Tutaj sobie zrobimy F10. I jeszcze raz. Wtedy tak. Może. Na pewno nie mam zamiaru im płacić. Czy co? Dobra, i tak mam zamiar się z nimi lać. Chodź tu. No i teraz to był ładny krycik. Aha, bo ja jestem tak sobie tutaj trochę... Tego jednego najpierw wyklepiemy. Powinno się udać. Masakra. No, dawaj. Orka ostatnio wyklepałam, to co dwóch takich leszczy nie wyklepiemy? Znaczy pominę aspekt, że w sumie gówno widzę. Ej, to bolało. Excuse me? Chwila. No, wreszcie ten nonsens się skończył. Nie, nie, proszę, nie bij mnie więcej. Nic więcej już nie napiszę. Słowo honoru. Masz szczęście, ale to mi nie wystarcza. Daj mi złoto w ramach odszkodowania. Powiedzmy 100 sztuk. Wtedy o tym zapomnę. Dobrze. Dobra, bo jeszcze ciebie mam na głowie. Serio? Wow. Okej, fajnie, jeszcze mi Max pomógł, no nie? Zajebiście. Poczekajmy, aż Moritz wstanie. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Zobaczymy następnym razem. No. Chwila. Od teraz koniec z tymi głupimi żartami, albo... W porządku. Proszę, nie bij więcej. Koniec z kartkami. To nie wystarczy. Dasz mi niewielkie odszkodowanie. 100 sztuk złota. Dopiero wtedy o wszystkim zapomnę. Tak? Zgoda. Dobra, to było fajniejsze i prostsze niż myślałam. Jeszcze dostaliśmy za to pieniądze.
Dobra, aż muzyka zginęła, widzę w tym wszystkim. Zróbmy F10, zróbmy F12, może to coś pomoże. Tak jest, pomogło. I jak dobrze pójdzie, to gdzieś powinien tutaj być Jonas, bo jemu musimy o tym powiedzieć, żeby się zadanie zakończyło. Pomyślnie. Zobaczymy, czy gościu śpi, a jak nie, to się prześpimy do świtu i powinniśmy go tutaj rano spotkać. Potem jeszcze na koniec odcinka być może pójdziemy do węzela. Jest tutaj u siebie na szczęście. Sprawa została wyjaśniona. To byli dwaj rekruci, Max i Moritz. A więc to oni. Zastanawiam się, dlaczego sam o nich nie pomyślałem. W końcu ci dwaj są dobrze znani ze swoich żartów. Czy powiedzieli, dlaczego pisali ci te kartki? Powiedzieli. Byli zazdrośni, ponieważ ukończyłem szkolenie, a oni nie. Powiedzieli, że mogliby ukończyć podstawowe szkolenie znacznie wcześniej niż ja. Nie mieli jednak odwagi porozmawiać o tym z Bruno. Raczej z niezadowolenia i zwykłej nudy wpadli na pomysł napisania tych kartek, aby mnie upokorzyć. Co za głupota. Czy to twoja wina, że nie przystąpili do szkolenia? Cały czas kręcą się leniwie po zamku, unikają pracy i myślą tylko o głupich żartach. Nic dziwnego, że Bruno nie chce ich szkolić, dopóki nie są tym zainteresowani. Co zamierzasz z nimi zrobisz? Masz zamiar powiedzieć wszystko Bruno, żeby ten ich ukarał. Ci dwaj naprawdę zirytowali mnie tymi kartkami, ale nie zamierzam na nich donosić. Powiedziałem im, że jeśli przestaną robić głupie żarty i porozmawiają z Bruno, zapomnę o tym. Myślę, że oni potrzebują pomocy, tak będzie lepiej. Nie sądzę, że to ich zmieni. Zasługują na karę. Gdyby tak zażartowali sobie ze mnie, nie uszłoby to im na sucho. No i dobra. To co, prześpimy się do świtu. Może bezpieczniej będzie jednak do rana. Tak, do rana. I przejdziemy się do węzela chyba już będziemy mogli się przenieść. Zresztą zobaczymy, czy on będzie chciał z nami rozmawiać na ten temat, co myślę, czy nie. Byłoby fajnie, jakby chciał. To przecież tylko po włosy. Byłoby naprawdę fajnie, jakby chciał. Bo byśmy mogli się nauczyć pływania dzięki temu. I nurkowania. I załatwić te jaja wtedy dla Sejana. A on nam da wtedy jeszcze nowego kłościka i to też będzie naprawdę fajna rzecz. Dobra, zobaczymy. Zastanawiam się, jak się tego szerszenia pozbyć. Może z kuszy? Cześć, węzel. Opowiedz mi. I zagadajmy o zatopioną flotę. Jeśli masz czas, Rolandzie, opowiem ci z przyjemnością. Tym razem czym jesteś zainteresowany? Chciałbym posłuchać o wielkiej bitwie morskiej w pobliżu Etechaanosu. Zawsze uważałem, że na tej wyspie nigdy nie zdarzy się coś znaczącego. Chłopcze, jaka szkoda, że tam nie byłeś. To było jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń, które kiedykolwiek przeżyłem. No cóż, w tamtych czasach nie było mnie jeszcze na świecie. No tak. Więc na czym to stanąłem? Powiedziałeś, że bitwa morska w pobliżu Etechaanosu była jednym z najbardziej ekscytujących wydarzeń twojego życia. Racja. Wtedy byłem jeszcze zupełnie młodym żołnierzem, gdzieś z dwuletnią służbą. I tu, jako zbrojni, otrzymujemy wiadomość, że ogromna flota wojenna została zauważona nieopodal Etechaanosu. W tym czasie, nasz komendant Lord Sintram, a przy okazji bardzo zdolny oficer, akurat zajmował się wzmacnianiem naszego systemu obrony. Jeśli mam być dokładny. Jeśli nie dotyczy bitwy morskiej, to chciałbym pominąć tę część historii. No dobrze. Kiedyś pogadamy o Lordzie Sintramie. A zatem... Kiedy usłyszeliśmy o flocie wojennej, to najpierw pomyśleliśmy, że to król do nas przybywa. I co, to był król? Nie. Wkrótce zauważyliśmy aranckie flagi na masztach. Wszczęto alarm. Czyli nie przypuszczaliście, że ktoś z Arantu może was zaatakować? No nie. Byliśmy całkowicie zaskoczeni. Chociaż od początku wojny wiedzieliśmy, że aranka flota obrawa kurs na Myrtanę. Ale sądziliśmy, że płyną w kierunku Engardu. Z tego powodu tam zbierały się okręty floty królewskiej. Rozumiem. A ponieważ z daleka okrętów nie dało się rozpoznać, więc uznaliście, że jest to flota królewska płynąca się do Engardu. Właśnie tak.
W tym krytycznym momencie, Lord Sintram wydał rozkaz zostawić zamek i bronić portu. Wszystkie armaty zostały natychmiast naładowane. W zamku zostawiliśmy tylko garstkę ludzi. Po co było tak ryzykować? Gdyby wróg zdobył port, z pewnością utracilibyście też zamek. Prócz tego, atakujących było znacznie więcej, niż was. To prawda, ale Lord Sintram wierzył, że nam się powiedzie. I chwała Innosowi. On podjął właściwą decyzję. Flota królewska przybyła nam na pomoc i wspólnie przygwoździliśmy wroga. Flota króla pojawiła się na samym początku walki. Nie. Pomoc nie przybyła od razu, a dopiero po upływie kilku godzin. A do tego czasu, ciągle odpieraliśmy ataki wroga. Kilka statków próbowało przedrzeć się do portu, ponieważ wszystkie ich wcześniejsze ataki zawiodły. To z pewnością była niebezpieczna sytuacja, prawda? No pewnie. Stałem przy jednej z armat i nawet udało mi się zatopić pierwszy statek. Do tego czasu, walka trwała już dobre kilka godzin. Ataki innych statków stawały się coraz agresywniejsze. Nagle z zamku przyszła wiadomość, że na horyzoncie została zauważona nasza flota, która uderzyła wroga do tyłu. Przeciwnik zbyt późno to zauważył. Większość wrogich statków nie zdołała ujść naszej flocie. Jeden po drugim wrogi statek szedł na dno. Wreszcie przyszła kolej na okręt flagowy, co było dla nas bardzo przykre. Przykre. Dlaczego? Nie rozumiem. Jeśli okręt flagowy zostanie zatopiony, to zwycięstwo staje się bardziej chwalebne. To prawda, ale chcieliśmy przejąć ten statek. Wiedzieliśmy, że na nim jest duży ładunek bardzo cennych rzeczy. Złoto, srebro, dywany, a przede wszystkim, syriański olej. Chłopcze, chętnie bym oddał połowę swojego żołdu za jedną buteleczkę tego oleju. Cóż w nim takiego szczególnego? Jest bardzo cenny. W Myrtanie za niego zaoferowaliby fortunę. Oczywiście, jeśli uda ci się znaleźć kupca, który będzie miał dość złota, aby go kupić. Z tego powodu wielu żołnierzy nurkowało w poszukiwaniu oleju, jednak niczego nie znaleźli. No cóż, w sumie bitwa się skończyła, a wieczorem Lord Sintram otworzył dla nas kilka beczek wina. Ostatecznie, takie zwycięstwo należało porządnie uczcić. To prawda. Ale powiedz mi, gdzie właściwie zatonął ten okręt flagowy? No cóż, tego już nie pamiętam. To wiek daje znać o sobie. Zaczynasz wszystko zapominać. Co do zatopionego okrętu flagowego. Tak. Co chcesz wiedzieć? Zresztą, wydaje mi się, że już ci wszystko powiedziałem, co jest mi wiadomo. Co mnie interesuje? Jak myślisz, ten olej i inne skarby nadal są we wraku tego okrętu? Sądzę, że tak. Nawet nasi najlepsi nurkowie nie potrafili znaleźć wraku. W tym miejscu morze jest bardzo głębokie. Nikt nie zdołał nawet dopłynąć do szczątków okrętu, nie mówiąc już o ich zbadaniu. Sądzę, że do tego potrzebny jest bardzo doświadczony nurek. Ale dlaczego pytasz? Chcesz tam zanurkować? No, ja bym z chęcią, tylko jest jeden problem. Tak. Co za problem? Może będę mógł pomóc? No, wiesz, pływanie, niezbyt jestem z tym obeznany. Chcesz nurkować do wraku, a nawet nie umiesz pływać. Tak, być może. No, mógłbym chociaż spróbować. Na Innosa. Chłopcze, o czym ty w ogóle myślisz? Chcesz skończyć ze sobą. Nie umiejąc pływać, łatwo trafisz tylko w jedno miejsce, na dno morza. Prosto do wraku, ale już martwy. Nie sądzę, że pływanie jest aż tak trudne. Czy wiesz, jak się pływa? Ja. Trafiłeś pod zły adres, chłopcze. Pływam jak siekiera. Moim zdaniem, woda jest potrzebna do dwóch celów, do picia i do mycia. A nie do tego, aby w niej się pluskać. Więc będę musiał zapomnieć o swoich planach. Szkoda. Dlaczego? Jeśli czegoś bardzo chcesz, to zawsze można znaleźć rozwiązanie. Chcesz się nauczyć pływać, popytaj ludzi w wiosce. W końcu znajduje się na brzegu. Zapewne któryś z mieszkańców umie pływać. Tak, masz rację. Wspaniały pomysł. Dobra, nie będziemy dłużej tego ciągnąć. Już chyba wiecie, dlaczego nie rozmawiałam z Wenzelem wcześniej, ponieważ to by było zabójstwo. Wiecie co, bo ten szerszej mnie wkurza. Czy ja jestem w stanie go na przykład ustrzelić? Podejrzewam, że tak. Tylko, że on się tak rusza. Aha, już nie mam bełtów. To miło, naprawdę. Czy jestem w stanie mu przypierdzielić może z jakiegoś czaru? Co to jest? Przemiana w krwiopijce? To nie chcę.
No nie wiem, tak chcę tylko, wiecie, spróbować z czystej ciekawości. Nie. No to nie, to widzę, że on tutaj sobie będzie latał do końca swoich dni. Może i tak być. Spróbujemy jeszcze pogadać z Fredem na szybko i zanurkować po te jajka i oddać Sajanowi. Będzie trochę dłuższy odcinek, ale chyba nie macie mi tego za złe. I tak te odcinki są dosyć długie z takiej przyczyny, że po prostu mod jest dosyć długi i ja nie chcę, wiecie, marnować czasu po prostu. Dobra, cześć Fred. Mam sprawę do ciebie. Witaj, Fred. Słuchaj, jesteś rybakiem i mieszkasz tu w pobliżu wody. I na pewno umiesz pływać i nurkować, prawda? Oczywiście, cóż za pytanie. Nie uwierzysz, ile razy wypadłem z łodzi do wody. I ile razy moje sieci zaplątały się o podwodne kamienie. W takich przypadkach muszę nurkować i rozplątywać je. Nie jestem na tyle bogaty, aby sobie co tydzień kupować nowe sieci, bo są naprawdę drogie. Więc gdybym nie umiał nurkować, to nie mógłbym uważać się za rybaka. Ale dlaczego o to pytasz? Na pewno masz jakiś powód. No wiesz, Wendsel opowiedział mi o zatopionej flocie, którą można zobaczyć nawet stąd. A że to statek admiralski, to powinien mieć na pokładzie ogromne skarby. A, teraz rozumiem. I postanowiłeś sprawdzić, czy można tam się czymś wzbogacić. Wprawdzie już niektórzy podejmowali próby przed tobą, ale mimo wszystko życzę ci powodzenia w twoich poszukiwaniach, Rolandzie. Dziękuję, Fred. Ale jest pewien szkopuł. Domyślam się, co chcesz powiedzieć, ale mów dalej. No, na ogół, problem w tym, że ja w ogóle nie umiem pływać. Jesteś wspaniałym wyławiaczem skarbów. Jak sobie to wyobrażasz? Nawet nie dopłyniesz do wraku statku. A może tam głębokie, więc jest to możliwe tylko dla doświadczonych nurków. Lepiej wyrzuć ten pomysł z głowy. Nie odniesiesz w tym sukcesu, a tylko stracisz życie. Nie wyłączyłam sobie telegrama. Ja znów w sprawie pływania i nurkowania. Tak, powiedziałeś, że umiesz. Pewnie, oczywiście, że mogę. Mówiłem, że jest to dla mnie ważne. Nie mógłbyś mnie tego nauczyć. No, tak naprawdę, teraz nie mam zbytnio czasu. Ale wiesz co? Jesteś moim przyjacielem, a przyjaciele powinni sobie pomagać. I akurat wiele ci zawdzięczam. Bez twojej pomocy nie mógłbym się ożenić z Charlotte. Po prostu daj mi znać, kiedy będziesz gotowy do nauki. No i pięknie, więc nauczymy się pływać i później nurkować. Naucz mnie pływać. Dobrze, możemy zaczynać. Jest kilka stylów pływania. Najłatwiej pływa się kraulem. Popatrz, wyciągasz rękę naprzód i zanurzasz ją całkowicie pod wodę. Wyobraź sobie, że wystawiasz rękę ponad swoją głowę, a potem ją obniżasz. Robisz to wszystko pełnią sił pod wodą. Kiedy wyciągasz jedną rękę, drugą ruszasz dokładnie w przeciwnym kierunku. Pamiętaj, że należy poruszać rękoma na przemian, podczas gdy jedna ręka wykonuje półkole nad głową, druga przechodzi pod wodą. Jednocześnie pomagasz sobie nogami na przemian w górę i w dół. Na jeden cykl rąk wystarczy 2-3 ruchy nóg. Tak naprawdę to wszystko jest bardzo łatwe, nawet niemowlęta to potrafią. I ty to umiałeś, tylko zwyczajnie zapomniałeś. Poćwicz blisko brzegu, zanim będziesz pewny, że będziesz mógł popłynąć dalej. Dobrze, spróbuję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nie obawiaj się, to naprawdę prosta sprawa. Naucz mnie nurkować. Dobrze. Najważniejsza w nurkowaniu jest właściwa technika oddychania. Wyobraź sobie, że kiedyś tego nie wiedziałem i straciłem kilka sieci, ponieważ nie potrafiłem je uwolnić, gdy zaczepiły się o podwodne kamienie. Ale potem pojawili się tu jacyś ludzie, którzy również szukali skarbów we wrakach. I byli dość długo pod wodą. Ja przez ten czas z pewnością bym utonął. Zawsze stąd odpływali, a po powrocie siadali na pomoście mojej przystani, jedli obiad i rozmawiali o swoich sprawach. Czasem przysiadałem się do nich i słuchałem. Rozmawiali właśnie o technikach oddychania, które pozwalają przedłużyć czas pobytu pod wodą. Szczerze mówiąc, z niedowierzaniem odnosiłem się do ich technik, ale gdy zacząłem je praktykować, stwierdziłem, że to naprawdę działa. Mówili, że nie wolno nabierać płuc pełnych powietrza i nurkować, jest to całkowicie niepoprawne. Najpierw powinieneś zrobić kilka razy głęboki wdech i wydech. Takie ćwiczenie jest potrzebne na rozgrzewkę płuc, nic więcej. Ostatecznie musisz zrobić ostatni głęboki wdech i zanurkować. Pod wodą musisz uważać, żeby nie wstrzymywać powietrza, musisz pozwolić mu pomalutku wychodzić z płuc. Inaczej przepona się skurczy i możesz wtedy umrzeć.
Oczywiście, musisz zastosować to w praktyce, ale z każdym treningiem będziesz mógł przebywać nieco dłużej pod wodą. Interesujące. Postaram się to wypróbować. No i dobra, pięknie. Moi drodzy, nie będziemy już dzisiaj płynąć po te jajka dla Sejana, ponieważ no ja bym mimo wszystko chciała zrobić dla niego zadanie z biblioteką w kolejnym odcinku. Więc zacznijmy od tego, że pobiegniemy sobie w miejsce, gdzie są te jaja do zebrania. Zbierzemy sobie te jaja i później wrócimy do Sejana i on nam da też kolejne zadania, więc tak to byśmy zrobili. I myślę też, że zrobimy sobie zadanie Zatopiona flota, ponieważ to jest dosłownie tutaj, tam trzeba popłynąć, chyba tam nawet gdzie ten wrak wystaje, więc jakby to nie jest problem. Także dziękuję Wam serdecznie, do kolejnego odcinka, trzymajcie się i cześć!